Witam Państwa na warsztatach kulinarnych. Czas na gęsinę. Województwo kujawsko-pomorskie od 2009 roku realizuje akcję Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. Przede wszystkim bardzo miło wszystkich gościć. Naprawdę moim zdaniem absolutnie europejska liga, światowa liga, jeżeli chodzi o miejsce. Na tych warsztatach nie chodzi nam o to, żebyśmy przygotowali najlepsze, najznakomitsze potrawy, tylko jak nie zapić bohaterki. Każdy dostanie jakby, los go pokieruje, jaką potrawę będzie przygotowywał. Uwaga, każde mięso zostało posolone. Macie zapisane w recepturze. Ja stosuję 13 gram soli na kilogram mięsa. Więc jeżeli mamy do czynienia z produktami klasy premium, to staramy się niczego absolutnie nie wyrzucić. I mamy 8, jakbyśmy nie chcieli w całości piec, 8 kawałków gęsi. Zapraszam do gotowania wspólnego. Dziękuję bardzo. Piękne cztery dziewczyny, że będą gotować tutaj nasze gęsi. To jest dla nas, tak? Już jest zrobiona? Tak. Ale trzeba. Trochę zostało, ale dobrze będzie. Gęś jest za droga, żeby cokolwiek się zmarnowało. Tłuszcze, korpusy, żołądki, skrzydełka, naprawdę, tak jak wspominałem wcześniej, to są świetne elementy do danego dania. Czyli nie ma najlepszego dania z gęsiny, tylko musimy pomyśleć, jak wykorzystać. Jeżeli te wszystkie elementy wykorzystamy, to okazuje się, że gęś wcale nie jest droga. Żołądki w sosie pieprzowym. Będą gotowane w włoszczyźnie, będzie brukselka, śmietanka, masełko, także wydaje się, że będzie smacznie, pyszne. Idzie super, no. Fantastyczne. Tak, ja pokażę. Marchewka pokrojona, pięknie. Gęś też pokrojona. Cebulkę już prawie. Jest dobrze. Na co dzień w tym miejscu odbywają się warsztaty kulinarne, pokazy i degustacje. Dzisiaj bohaterem głównym jest gęsina. Za moimi plecami 20 osób, 10 dwuosobowych ekip, które w sposób bardzo profesjonalny przetwarzają tą gęsinę, robią z niej naprawdę bardzo fajne potrawy. Ci tłuszcz jest wytopiony. Znajduje się na stanowisku głównym. Ja go przyniosę, jak już będziemy na tym etapie, dobrze? Nie no, nam idzie bardzo dobrze, wiesz? Idzie nam świetnie, chociaż tutaj na przykład ja nie robiłam piersi właśnie w ten sposób, że trzeba ją totalnie oczyścić. A u mnie w domu ja piekę w całości gęś, bo mam Marcina, wcale nie świętego okay, nie w domu. Kasy. I po prostu... jemy ją w całości, a potem ściągamy wszystko, co pozostało, wszystko i robimy ten najlepszy na świecie smalczyk i potem spotykamy się w nocy przy lodówce, różni członkowie rodziny i udajemy, że w ogóle nie przyszliśmy, bo ten smalczyk, bo jest najlepszy. Dobra, tylko wiecie, że to musi być bardzo drobna kostka. Jedna, bardziej drobna. To ma być, nie, to ma być poszatkowane, jakby zmieliło. Dobra. I teraz zobaczysz, dotąd szatkujecie tą okrasę, aż utworzy się jednolita masa, czyli tłuszcz zwiąże się razem z mięśniem. Szalotka jeszcze, zioła i pieczemy. Tutaj dużo składników nie ma tak naprawdę. Ale już pachnie nawet bez przypraw. Będzie dobry. Jeszcze zostało nam rozpuszczenie masła na patelni, dodanie do tego żołądków, dużo jeszcze zostało. Daj mi chwilę. Słuchajcie, mamy 15 minut do tak zwanego przygotowania się do lunchu.
czyli to, co mamy wsadzić do pieca, to, co mamy mieć zafoliowane i tak dalej, musimy się wyrobić 15 minut. Robimy troszkę social. Tak, no to spaszcie już, bo zaraz będziecie mieli kuszka gotowa. Ale potrzebujemy gęsi kuszki. Słucham? Już ci daję. Proszę. Jesteście naprawdę prawe, jeżeli chodzi o podejście do gotowania. Ścieramy. Ale... Dobra, ale lepiej zawsze dodać później niż na początku, bo wtedy łatwiej dolać niż ująć. Nie rodzimy się z umiejętnością czytania i mówienia. Jak nie będziemy próbować, to nic nie wyjdzie. Najpierw uczymy się chodzić, a później biegać, więc spokojnie. Okej. Tu mieliśmy kaszę, cebulkę, bulion, teraz dodałyśmy dynię. Będzie czerwone wino, jabłka, gruszki i miód. Bardzo dobrze, po małych uwagach i do szlifowania jakby technik oraz doboru czasami noża do odpowiedniego krojenia, naprawdę idzie w porządku. Mam nadzieję, że się w czasie wyrobimy. Jesteśmy prawie w połowie warsztatów, czyli to, co mieliśmy przygotować, a mianowicie nastawić wywary, zamarynować, zapeklować, wyciąć, rozebrać, to zostało zrobione. To, co powinno trafić do pieca, czyli nasza gęś w całości, też już się piecze. Pamiętajcie, że na to potrzebujemy około 4 godzin, więc te grupy będą się organizować z dodatkami, bo tak naprawdę nie mają już teraz wiele do zrobienia, bo gęsi są w piecach, one tam fajnie, delikatnie, pomalutko się dopiekają. Pamiętajcie, że gęś musi być piękna, cudowna, złota, aromatyczna, nieprzepieczona, tak? Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, jak jest czarna, to znaczy, że już, bo wtedy już nie ma sensu jej dalej piec. Technicznie, jak i Instytut, tak i nasi goście są bardzo dobrze przygotowani. Nie ma markowania, tutaj tak naprawdę nie ma też przypadkowości, więc jeżeli ewentualnie macie możliwość, zapraszamy do nas, śledźcie gęsinę, bo gęsina polska w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo dobra i smaczna przede wszystkim, więc za chwileczkę będziemy konsumowali. Dzisiaj miałam takie przyjemności. Super grupa, drużyny są fantastyczne, zdolne. Jesteśmy na taki etap, wszyscy zrobili wszystko. Pamiętajcie, że używamy tę gęsię, jest pyszne mięso i bardzo łatwiej do prowadzić lunch, kolację, obiady dla całej rodziny, bo jest około 5 kilo. Tradycyjne przepisy, polskie przepisy mają piękne recepturę i super przeprawione. Dzisiaj miałam przyjemności, bo zrobiłam gęsię faszerowana z jabłka i kilka przyprawy i potem drugi, jak ja uwielbiam, na kapusta i rozinki i mua. Super smaczne. Ma quanto è buono questo piatto, è buonissimo. Io vivo in Polonia da 20 anni. Questa è una delle cose più buone che ho mai mangiato. Buon appetito!